Około 180 mieszkań do remontu będzie czekać na Wałbrzyszan w tym roku. Najwięcej mieszkań przeznaczonych do remontu jest w starszych dzielnicach Wałbrzycha, na Nowym Mieście, Podgórzu, Sobięcinie, Starym Zdroju i w Śródmieściu. Otrzymanie mieszkania wiąże się z pewnymi wymogami. W przypadku gospodarstwa jednoosobowego dochód musi wynosić od około 1300 zł do 4200 zł. W przypadku gospodarstwa wieloosobowego dochód musi wynosić od około 1000 zł do 3000 zł. Osobom oczekującym na mieszkanie przydzielane są punkty, na podstawie których podejmowana jest decyzja. Punkty są przydzielane za warunki mieszkaniowe wnioskodawców, warunki zdrowotne, niepełnosprawność, okres oczekiwania, za każdy kolejny rok oczekiwania, stan rodzinny, za każde dziecko w rodzinie wnioskodawcy, dla młodych rodzin i osób samotnych, w wieku do 35 lat, wychowujących dwójkę lub więcej dzieci. Czas oczekiwania na mieszkanie uzależniony jest od aktywności wnioskodawcy, liczby ofert składanych na wybrany lokal oraz liczby przyznanych wnioskodawcy punktów. Średni koszt remontu mieszkania jest uzależniony od zakresu prac remontowych. Przeciętnie koszt remontu wynosi od 850 zł do 1000 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej mieszkania. Rekordowa liczba maturzystów zatańczyła po raz szósty poloneza w wałbrzyskim rynku. W tańcu mimo siar czystego mrozu wzięło udział ponad 100 par. Cieszymy się, że ta inicjatywa pana dyrektora Roberta Wróbla z drugiego liceum w tym roku zgromadziła rekordową, prawie kompletną liczbę uczestników. Trzymamy za was kciuki. Polonez to reprezentacyjny polski taniec narodowy. Tradycją jest jego tańczenie na studniówce. Na dworach królów polskich polonez stanowił element ceremoniału dworskiego, będąc paradą szlachty przed monarchą. Tańczony był na rozpoczęcie balów, również obecnie inauguruje niektóre imprezy dla podkreślenia ich uroczystego charakteru. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu chce rozwijać swoją ofertę studiów dualnych. Studia dualne dają możliwość zdobycia nie tylko wiedzy teoretycznej na uczelni, ale i praktyki zawodowej na terenie przedsiębiorstwa. Do tej pory z tej formy studiów korzysta tylko jeden student. Pracuje on w firmie NSK Steering Systems i został wybrany spośród 4 kandydatów. Logistykę w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej studiuje około 40 osób. Dlaczego tylko jeden student? Po pierwsze, mało kandydatów, po drugie, takie jest zapotrzebowanie lokalnych firm. Jakie korzyści przychodzą z tego? Przede wszystkim odpowiednia pozycja na rynku. Wydaje mi się, że z doświadczeniem dwuletnim będę dużo bardziej atrakcyjny na rynku pracy. PWSZ jest w trakcie negocjacji z firmą Ronal, która również jak NSK zamierza nawiązać współpracę z uczelnią. Ze studiów dualnych mogą skorzystać studenci drugiego roku.